Hej, 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 Dying Light, dalej jedziemy. To jest następny dzień już, ale trzeba wreszcie zrobić. Ten beat tu grający w tle jest tak masakryczny. Chodź tu i kop te drabiny, gość. No i idę, próbuję, tylko mój Aiden jest trochę upośledzony. O, jest jakaś drabinka tutaj faktycznie zrzucona. Dobra, cyk. Idziemy sprawdzić fabularnie. U ciebie jest ta drabina, tak? Zrzucona, ja ją zrzuciłem wczoraj, a u mnie nie jest zrzucona. Weź ją kopnij. Nie mogę, bo u mnie jest zrzucona. Zajebiście. No widzicie, widzę koop, jak widać dalej działa idealnie. Nie ma żadnych bugów. I teraz trzeba wejść jakoś do góry. Nie wiem czy to, bo to wygląda jakby to miało służyć jak drabina, to... Te z posami, kurwa. No ja się boję schodzić, no bo nie wejdę tutaj. Dobra, pana, to skaczemy na dzwona. Bo dzwon jest osmarkany, pamiętacie, jak coś jest osmarkane, to wtedy można na to skoczyć. O kurwa. Jest taka zasada, sobie wymyślili twórcy w tym świecie. O, ten dzwon się buja z tobą, jeo. Ale to dziwnie wygląda, zbugowany. O matko i córko. Dobra, jak tu teraz do góry? To na gargulca. Na gargulca? Cholernie trudna ta wspinaczka. Czy ja wiem? Niesamowite, żona. Architektoniczny cud, szczyt ludzkich osiągnięć, klejnot w koronie naszych przodków. A dzisiaj wspinamy się po nim jak małpy. Dobra, jest. Bezpiecznik, tak? Weź. Wziąłem bezpiecznika. Mam! Brawo! Zrzuć go teraz. Widzę, że trudno cię zniechęcić. Jestem uparty. Dobrze, może nawet mi się przydasz. Wracaj do mnie! Wracaj do mnie. No jak Assassin's Creed teraz na ziemi. On jest tam, no raczej, jak rozumiem, można lotnią tutaj. Celować w ten domek. Nie, ten beat grający w tle masakra, bo widzowie, czyściłem sobie trochę miasto tam w wolnej chwili i cały czas mi on grał na głowę. O Boże, widzę cię jak lecisz. Leci bombowiec. Dwa na godzinę. O kur... Walnął ścianę. O, jest. Wleciał. Dobra, co my tu mamy? Nie, notatkę jakąś. Hakera. Ten haker strasznie mi się kojarzy, to cała akcja z Dead Island, tam też był taki haker. Przeszukaj. Przeszukam mu komputer, zabrałem, dobra. Już nie pogra sobie. Co powie, Kurt, czy jak mu tam? Hej. Kurw. Masz? To dobrze. Zaczekaj chwilę. Piu, 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 piu. Dobra, odpala CS-a pewnie zera. No właśnie miałem powiedzieć, że bomb jestem tented i chuj, zadziałał. Jakie dźwięki to wydaje. Udało się? To nie było nie. Trudne. Okej, to... Co z tą niespodzianką? Co niespodzianka! Nie możesz mi zaoferować niczego pożytecznego. Kurde, może... Czekaj, co? Jestem programistą. W świecie ludzi, którzy tylko jedzą, srają i śpią. Co niby mógłbyś mi dać? Świńską skórę? 5 flaszek gorzały? To... Właściwie zrobiłem to, żeby zyskać twoją przyjaźń. O, miłość. Milutka. Jestem zaszczycony. O, to faktycznie niezła niespodzianka. Jestem zaszczycony. Poradziłeś sobie z moimi pułapkami, przebiłeś się przez osłony. Zaufajmy sobie nawzajem, Aiden. To będzie moja zapłata. Okej, okay, Kurt. I dziękuję. Dzięki. Dzięki, kurde. Spoko. Fajnie, fajnie jesteś gościu. Będę chciał jakieś gry skrakować, to przyjdę do ciebie. Dobra, zgłoś się do Juana, czyli tego pedala. No to jedziemy w dół, tak? Co się stanie? Juan, gotowe. Kurt naprawił pluskwę. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Ale zapomniałeś wspomnieć, że facet się totalnie odkleił. Mówiłem, że zaświrował w samotności. Dlatego nie lubię być sam. Nie chciałbym, żeby mnie to spotkało. Co dalej? Nie przez radio. Przyjdź do mojej kwatery na statku.
Nie, przez radio. A nie, zamknięte i znowu trzeba będzie szukać, jak stąd wyjść. Nie, nie, nie. No tak, bo tu nie ma normalnie. Dobra, to ja jadę tą winną znowu do góry i tam parolotniem zeskoczymy. Przecież to jest no tego... No ja dopiero, no jaki skam. No właśnie, przecież ten kościół jest zamknięty i pewnie on go nie otworzył, bo ma to w dupie. A gdzie jest ta wyciągarka? Tutaj. No. Czy większe skamy było, gdyby wyciągarki już nie było? Już zablokowana. Zhakowana. No i teraz... Ja no nie mam tej wyciągarki tej. No ja jestem w kartonie takim na środku. Tylko trzeba tam od góry wskoczyć. Z tego kartonika. Dupie nie w kartonie, nic nie ma. No dobra, to ty zostajesz w kościele, zaprzyjaźnij się z Kurtem, ja lecę do Lawan. O, czekaj, znalazłem. Znalazł karton, widzowie. Serduszkę. Czekaj, bo były dwa kartony, ja w tym drugim siedziałem. O, siedziałeś nie w tym kartonie. O, Ramuza? Skrzypce się odchodziły. Nie. O, ta muzyka w ogóle dziwnie mi się wydaje. Raz ona potrafi przygrzać tak ostro, teraz nagle się ściszyła, mi się wydaje. Co to jest na dole? O nie, gruby, to z grubym nie chcę walczyć, bo to za długo. O ja coś podpierdolę. Kur. Ra, to miało być zrobić. O. Teraz cię mam, sukiencyno! O, właśnie. Taki se skilla sprawiłem. Można chwycić chłopa i spaść. Tak jak był. Dobra, jak myślisz, czy Murzyn się skapnie twoim zdaniem? Ja myślę, że nie, że będzie zbyt głupi. Że ma jakieś pluskwy. Aha, wiem, o którego muszę nadać. No, jak on tam miał Harrigan, kurde, Kerrigan, nie wiem, jakiś tam, ktoś tam. Murzyn, no, przywódca. No, Murzyn, no. No właśnie, Grucha. O, Grucha, w tym świecie. Myślę, że Grucha będzie miał wyjebane. No, Grucha, też tylko Grucha. Myślę, że on jest za głupi przede wszystkim, żeby się skapnąć. On zajęty jest tymi lampami, ale ciekawe jaki może mieć sekret, co kurde, handluje nimi? Nie. A nie, to gdzie ja idę. A w sumie można. Zabili grupę dzieci. Wiesz, głupi jest jak typowy respekt, no. Mam świeżutki towar. Mam świeżutki towar, ulepszam sobie paralotnie. I co, to już na maksa jest ta paralotnia? Ciekawe. Ty masz świeżutki towar, a oni mają kurwa sekret. A jeszcze jakiś handlarz by się przydał, jest? O, jest. Sprzedam śmiecie od razu. W środku nocy i nie pamiętam, że upadek w ogóle miał miejsce. O, 14 kafli na koncie. Ile kurwa? 14 tysięcy. Fajnie. No bo ty nie zbierasz niczego, to ja nie wiem, jak ty tam zero pieniędzy masz i... No tylko ja wszystko zbieram. No to... No to gdzie to się podziewa? No nie wiem, no. Sprzedajesz to w ogóle? Ale co? Co sprzedaję? No śmieci, które zbierasz wszystkie. Może a, to co, ciągle... a co mam w ekwipunku w takim razie? No bo w ekwipunku masz dwa rodzaje rzeczy. Masz te do sprzedania, pod które trzymasz C w sklepie i sprzedajesz wszystko, co jest do sprzedania. No tak, no to sprzedaję, no. No i ewentualnie możesz jeszcze no, te nieużywane rzeczy, jak na przykład ekwipunek. Ten, co nie używasz, to po co ci sprzedajesz? No to tak nie robię, no ale to tak kurwa różne kosztują po 10 groszy. No trochę ta, więc głównie się zarabia właśnie sprzedaży pod C, tych śmieci wszystkich. No to podsprzedaję zawsze. No to nie wiem, jak możesz nie mieć pieniędzy, przecież takie coś to jest zawsze z 1000 zł. Co najmniej. Dobra, idę do Juana już. Sławny statek SP-ków. Coś mnie rozwala, że to po prostu co chwilę jest jakiś sprzedawca albo ten jak mu tam inżynier czy kolo od tych zabawek. Muza. Kurde, że tu się skakać nie da w tych to jest. No, wkurzające to jest. No, takie już, dobra, broni, no okej, okay, no nie wiem, niech wam będzie, ale skakać, że nie można, trochę dziwne to jest. Szczególnie, że to rozległe są te rzeczy, o. No to będziesz musiał się teleportować, bo ja już prawie jestem. 100 metrów mi brakuje. No, tylko później oczywiście nie możesz biegać na statku. O, ja już jestem. O, jest francuska nasza sławna. No i mi przerwała teleport, co gdzieś tu po prostu.
Co on powie? Gdzie mu zamontować? Już. Naprawione. W dupie czy co? Cii, nie tak głośno. Czasem ściany mają uszy. Wiesz co to jest, Aiden? Kawior. Guzik. Ruski wygląda kawior. Jak pociski? Śród? Dios, qué triste. Aiden, to przecież jaja. Masz bardzo małe kurczaki. Rybie jaja. Dokładniej i krabie ługi. Prosto z Morza Kaspijskiego. Uchodzi za jedyny prawdziwy kawior na świecie. Rozpływa się na języku. Fajnie. Pozwala poczuć smak fal Czarnego Morza w odległej krainie. Świat jest pełen pięknych rzeczy. Pięknych doznań. Ślicznych chłopców i dziewczynek. On pierdoli głupoty. Ale drętwe żołnierzyki tego nie dostrzegają. Biją się i zapominają o tym, co teraz. Kto? Majorowie matowie tego świata. Proszę, usiądź. Ale przejdź do sedna. Zająłem się lampami UV. No. Matt wyjawił ci już, po co mu lampy UV w miejscu pozbawionym elektryczności? Nie. I jak chce przeprowadzić tę samobójczą misję? Tak myślałem. Wywołaj go. Powiedz mu, że lampy trafią do wieżowca VNC. Matt, lampy UV już czekają. Okej, okay, Aiden, dobra robota. Good, good. Mam nadzieję, że Juan ci nie dokuczał. O, trudne Juan pytania. Mówi, że w wieżowcu VNC nie ma prądu. Po co nam te lampy, jeśli nie da się ich włączyć? Juan robi cię w chuja. Nie przejmuj się nim. Ciekawe, ciekawe. Juan? Głośno szczeka, ale nie gryzie. Dobre podejście. Wściekłe psy trzyma się na dystans, a jak próbują kąsać, skraca się ich cierpienie. Aiden, powinniśmy się spotkać i pomówić o tej cholernej antenie. Czekaj na sygnał. Czekaj tak. Na sygnał. Tak. Jest. Jak widzisz, Jack lubi wydawać rozkazy. Miej radio pod ręką. Niedługo dostaniesz więcej informacji. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Katedra zakończono. O, X-Pig wleciał. Granat samoróbka, jakiś topór z ostrzem trzeciego poziomu. Po co, po co? O, i apteczka wojskowa, dziękuję. Powinieneś mu podłożyć tej plustwy, kurwa? No właśnie, nie wiem co tu się stało. Mieliśmy jakąś pluskwę mu podłożyć podobno, chyba że zaraz to się ogarnie dopiero. To jeden z naszych najbardziej oddanych ludzi. Ale to mnie rozwala. Kasperku, powiedz mi, jak możesz dowodzić jakąś tutaj frakcją i jak to zrobisz? Jak odpalisz lampy? Ej, nie powiem ci. Chcesz no to... wrócić na bezkarność? O, tajemnicę. Muszę ci coś pokazać. Słyszałam o tobie. Pomagasz ludziom. Fajny fryz. Czasem pomagam, to prawda. Zapłacę ci. Stać mnie. To wszystko moje. Moje i mojego ojca. Nie potrzebuję nowej kieski, ale... Pewnie. Powiedz, z czym masz problem. Okej. Okay. Tylko proszę, niech to zostanie między nami. Tata nie może wiedzieć. A, czyli chcesz zapłacić jego pieniędzmi. Przestań! Chcę uratować jego pieniądze przed jego kochanką, Eleną. Okręciła go sobie wokół palca. Są razem od miesiąca, a wydała już wszystkie jego oszczędności. O nie. Teraz jeszcze zastawił sklep. Trzeba ją powstrzymać, bo nam nic nie zostanie. Weź to. Mam tylko tyle. Jeśli nic nie zrobimy, ona go zabije. Zaraz, jak to? Zabije? Pozbyła się już kilku poprzednich partnerów. Wszyscy zmarli krótko po tym, jak się z nią związali. No, fajna kobieta. Co powiesz na cztery trupy? Wszyscy jej byli. Oprócz ostatniego. Nazywa się Josh. Jakimś cudem wyrwał się z jej szponów. Założę się, że ma o czym opowiadać. Znajdź go. Pogadaj z nim. To może być jedyna szansa na ocalenie mojego ojca. Gdzie znajdę Josha? Ja zabić po prostu. Godzinami przesiaduje u Franka. Głównie po zmroku. Zwykle kompletnie zalany. Ale pewnie udowodni, że Elena jest winna. To są widzowie problemy tego świata właśnie. Tutaj zombie zmordują ludzi, a tutaj babka się przejmuje, bo jakiś idiota się związał z jakąś kredyciarą, no. Zakotwicz u mnie, Zakotwicz u mnie, chłopaszku. Tak, tak, te teksty, ja. Chłopcze. Chłopcze, tak.
Okej, teraz tak, to zobaczmy jak to się tego. Dobra, super czas. Jeszcze z 10 minut mamy dziennik. Nie mamy głównego zadania chyba, tak? Nie, audycja. Czekaj na wieści od Mata. No właśnie, czyli po prostu czekamy na razie, nie? No to można spróbować zrobić jakieś zadanie. Aitor, o, dowiedzmy się co się stało z tym gościem. Pamiętasz, Kacperku, jeszcze Aitora? Jak, tam wejść? Podobno niektórzy z ludzi żyli, upodobali sobie ludzkie mięso. Kto to był? Aitor to był z tej pierwszej lokacji, ten gościu, co tam go w sumie zdradziliśmy, nie? Co szukał zabójcy tego komendanta, nie? Aha, to jest nasz pokój. No tak, pamiętam, no. No był taki. Co ja ci powiem więcej? Mnie już nic nie trzeba, to pamiętam gościa. No. I on tam było ta, te... Największy wróg. Jest odpowiedzialny jest, za bombardowania w czarnym pociągu. Gdzie jest idealny rysopis, także... No z nim był ten problem, że on jakby wie, że to my rozwaliliśmy te wiatraki i takie rzeczy, nie? I on teraz jest tu ranny. Ale pamiętasz, Waltz zaatakował w tym tunelu takim. Gdzie on jest wreszcie? Jeszcze wyżej gdzieś... Co? Teraz my jakieś kółko chyba zrobiliśmy. A nie, tu jest jakaś lubka. Za długo już jestem na nogach. No i teraz trzeba... Aha, tutaj jest wejście, okej? Okay? Czy nie? A jak widzicie, po statku jeszcze nie umiemy do końca się poruszać. No idzie idealnie. Mhm. Bo ile leży do przodu. Czy właśnie, czy ktoś nie powinien... A, wskoczyć tutaj się nie te da. Tutaj drzwi nie są otwarte? Nie. Czyli zamknięte, góra. Nie można skakać, fajnie. Góra zamknięta, tutaj się nie da iść, dziwne. Nie, dziwne. Fajnie, prowadzili nas kurde po kropkach tutaj do tego miejsca i... No tak. Tutaj też się nie da przejść, tu też nie, bo się skoczyć nie da. Podsać mnie na barana, gościu. Tak. Mnóstwo klatek jest różnych w tych kontenerach porobionych. No dupa. Za kratkami słyszałam tyle pojebanych historii, że brylowałabym. Nie wejdziemy tam, chyba że tu jest jakiś gościu, pogadać trzeba z kimś, czy jakiś pokój przesłuchań, chyba czy coś. Na co się gapisz? Spływaj! No. Na co się gapisz? Spływaj, to super tekst, dzięki. Craftmaster, Lower Deck, Only with permission, Block 1. Keep distance from cell. Nie, no z więzienia, to w więzieniu go raczej nie trzymają. Tylko gdzieś w jakiejś lecznicy czy coś, tylko... O, tam chyba faktycznie jest. Na zewnątrz go wystawili, powiesili go. Nie, no, tu jest chyba. Tak, to jest jakiś wagonik z tym, się świeci, czyś z narysowanym plusikiem jako lecznica. No, chyba tu, dobra, jest. Czekają, jaka przychodnia. Ty, jak w polski lekarzu, NFZ mają nawet na statku. Zajebiste. No i jestem tutaj przy tym, dobra, możesz się teleportować. No ja go nie znalazłem. Nie, Steven. Żadna znachorka nie będzie leczyć mojego męża. Aha. Po co w ogóle lekarzom dyplomy, skoro muszą biegać do znachorów? Posłuchaj. Nie mamy lekarstw. Zioła to jedyny ratunek. Mój mąż walczy dla was od lat. Macie zdobyć dla niego leki, a nie ziółka, które mogą go otruć. Idziemy, chłopcy. Żona z dziećmi, oh fuck. Co z nim? Aitor jest silny. Ale potrzebuje leków. A tych niestety brakuje. Zrobiliśmy co się dało z tym, czym dysponujemy. Zjemy je na jego oczach. Te rośliny zyskały właściwości lecznicze. Działają jak antybiotyki. Ale i tak. Ty wiesz co? Tak na niego patrzę, nie? Uprzedzeni do znachorów. Faktycznie w ogóle go nie kojarzę. Nie. Znachorzy dają dobre rady, ale łatwo można coś pokręcić. Źle coś zapamiętać, zastosować nie to zioło albo złą dawkę. I zamiast lekarstwa wyjdzie trucizna. Już nieraz się tak zdarzało. Niestety. Ale my mamy chyba dużo leków, no właśnie, o co chodzi z ziołami. Bo jeśli po drodze ktoś przypadkiem pokręci przepis, może go zabić. Zgadza się. Ale wystarczy dobrze słuchać, co powie znachorka i się zastosować. Zielarka, którą znam, ma talent.
To jedyna nadzieja Aitora. O co chodzi jego żonie? Przesądy trudno wyplenić. Margaret pomogła wielu ludziom. Choć nie wszyscy chcą to przyznać. Mamy pomoc, ale mamy leki chyba jakieś. Oddałbyś nam dużą przysługę. To, co się stało w Old Villedor, jest straszne. Straciliśmy wielu ludzi. O ile wiem, Aitor to nasz jedyny świadek. Czyli jeśli umrze, nie poznamy go. Jesteśmy. Dokładnie. Gdzie znajdę tę znachorkę? Na Culvert Island. Bez obaw. Margaret można ufać. Widzicie, widzowie, już pewnie czujecie ten tutaj, o co chodzi, nie? To jedyny świadek, czyli jeśli Aitor umrze, to nikt nie dowie się, co się stało tak naprawdę w starym tym, Old Villedor, nie? Że to my wysadziliśmy wiatrak, że to my wszystko tam odwaliliśmy. Czyli... A to już wiemy, co musimy zrobić. No właśnie, w teorii zabicie go byłoby na naszą rękę, ale no nie wiem, mi się wydaje, że ja bym mu pomógł jednak ostatecznie. To ja bez skurwysyna. Jednak Aitor, no, zdradziliśmy go, ale myślę, że gdybyśmy uratowali mu życie, to nie wydałby nas po prostu. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Zobacz go. No bo jednak Aitor taki w walce na przykład z tym całym Waltzem, wtedy jak było w kanałach, tam walczyliśmy w tunelu, to nie zabił nas, nic nam nie zrobił, a powiedzieliśmy, jest Waltz i on wtedy, o kurde, dobra, połączmy siły, nie? Nie był takim idiotą do końca. Ja typa nie kojarzę, więc ja bym go zabił. No, ale ty tam, Kaspergo, to dobrze, że kojarzysz w ogóle, co zjadłeś na śniadanie. Więc... Zjadłem tosta. No właśnie, to trzeba się kumbaja, cieszymy się, Polacy. No zalwet tego jeszcze, to nie jest. To jest jakieś przejście nie w tę stronę chyba tutaj. Że ciemno jest. No, co ty boisz się ciemności? Nie, boję się zombie. Dobra. Wybijesz się na typie. Ulepszyłem sobie na tego, paralotnie na maksa i teraz mam jakieś przyspieszenie z dupy. Porąbane. Yeah. I teraz jeszcze se tutaj wybiję. No dużo zmieniają te upgrade'y wszystkie. Powiem wam. Nie potwierdzę, nie zaprzeczę. No to tam nic nie potwierdzisz, bo nie masz żadnych upgrade'ów, nie masz pieniędzy, nie, że ty w ogóle nie atakujesz pięściami, to ja się dziwię, to trzeba naprawdę, widzowie Kumboja, znowu trzeba się cieszyć Kacperkowi, trzeba z tego medale i ordery składać. Tak jak Daniel na przykład, mój przyjaciel kolejny, on całe Dying Light 1 grał z zielonymi i niebieskimi brońkami, ale dlatego, że on rzucał nimi, to był jego styl gry. On napierdalał wszystkim, rzucał ile wejdzie wszystkim, nie? Chwała mu za to. Planuję taki pojęć. No, do końca gry rzucał właśnie swoimi ulubionymi zielonymi i niebieskimi brońkami. To było jego marzenie. Dobra, ja już jestem tutaj z cheaterską paralotnią i już można się... No ja prawie też. Tak? No i sobie przejdę, nie ma problemu. Na pewno nie umrę po drodze. Nie zrzucę na nas hordy. Tatka. No dobra, może jedną. A, bo to znachorka jest na tej wyspie, ciekawe. Co tutaj ostatnio pomagaliśmy jakimś żulom biednym. No, widzicie, jak tam biegniesz po mościku. Ile to w ogóle już zajmuje? 20 ten, no dobra, to dosłownie pogadamy z nią i... Cóż tam się drze na ciebie, ty? Bebe. Easy. Masakra. Którędy ty tu? Nie możesz wskoczyć. To jak zwykle mnie oszukują. O, dobra. O, żeś przeskoczył. Gdzie? Co, to w środku jest? No, a co ty myślałeś? No, no i spadnę do wody, do upa. Kasperku. Dobra, teleportuję się. Jesteś upośledzony, jak nie wiem. Myślałem, że to na górze i wchodzę, patrzę nagle kurwa na dole. No. To nagły wypadek. Jest tam kto? Halo. Kto tam? Ktoś policja. Potrzebuje pomocy z nachorki. Cii, ona śpi. Gerard, o. Obudzi się niedługo? To jedźmy. Nagły wypadek. Zawsze jest nagły. Tak wtedy, kiedy kobitka potrzebowała mikstury do wywołania porodu.
albo kiedy gość chciał maść na przepuklinę. Co tam jeszcze było? Proszę, obudź ją. Na szali jest życie człowieka. Oby tak było. Bo jak się okaże, że to zwykły kac, obudzę ją. Ale i tak musisz zaczekać. Pierwszy raz cię widzę. Skąd wiedziałeś, jak tu trafić? Od stróżów prawa. W takim razie pomyliły ci się adresy. Wynoś. Nie dość się już przez was wycierpiała? A teraz jeszcze ci renegaci. Od lat było zawieszenie broni. Nie nękali nas. Aż tu ni stąd, ni zowąd coś im odbiło. Gdzie byliście, kiedy dranie przejmowali wyspę? Pierwszy raz byliście nam naprawdę potrzebni. I co? Nie zjawiliście się. Ale ja nie pracuję. Nie właśnie się ich pozbyłem. No właśnie. Nie wierzę ci. Co? Kłamiesz, żeby dostać to, czego chcesz. Jak co? Wszyscy stróżowie prawa. Mamy gościa, Gerardzie? Za chwilę przyjdę. To stróż prawa! Ona powinna się nazywać, kurwa, Yennefer. To by było idealne. Czy to ważne? Przez jego. Życie stróża jest mniej warte? Słuchaj, bezczelny gówniarz. O, Gerard, już twoi mi się nie podoba. Ludzie nazywają Margaret czarownicą. Ale to ludzie nie są boją moi się ludzie. Znachorów, choć ci mogliby im pomagać. Wystarczy jeden fałszywy ruch, a stróżowie od razu ich wieszają. Ty się z nimi utożsamiasz, także no nie wiem. Czy życie no tak, ale nie w tej grze. Warte, to w drugim podejściu tak. Będzie. Dla mnie jest wręcz bezwartościowe. Ja nie jestem stróżem. Chcę tylko jednemu z nich pomóc. Dla mnie jeden pies. Puść go, Gerardzie. Gerard, weź, na dupę siądź. Wesemira zaraz przyprowadzę. Jestem tylko posłańcem. Przysłał mnie lekarz. Nazywa się Steven. O. Lekarze omijają znachorów z daleka. Korzystając z ich metod, zszargałby sobie opinię. Już ją zszargał. Przysłał mnie tu wbrew rodzinie tego człowieka. Gerard? Tak? Mówiłeś, zabij go. Że ktoś przyszedł i ocalił nas przed renegatami. To ja. Czy to ten człowiek? Jak masz na imię, chłopcze? Aiden. Czyli to ty. O, widzisz, kacperku? Ty. Mamy u ciebie dług. Patrz, jakbyśmy tego nie zrobili. Co wtedy? Oficer wysokiego szczebla. Margaret, nie. Jeśli coś pójdzie nie tak, znowu oberwiesz. A jeśli się uda, może dotrzemy do większej liczby ludzi. Oho, chyba ją oślepili. Oho. Oberwiesz? Co masz na myśli? Ostatni stróż, któremu pomogłam, zrzucił na mnie winę za własną nieudolność. Podał rannym kolegom niewłaściwe zioła, wbrew moim jasnym zaleceniom. No właśnie. I kilku z nich zmarł. Winą obarczył mnie. Żyję tylko dlatego, że Jack Matt okazał mi łaskę. Uznał, że to był tragiczny wypadek. Oszczędził mnie, ale odebrał mi wzrok. Fuck. Ostro. To znaczy, że pomożesz? Nie mam już ziół, których ci potrzeba. Ale powiem ci, gdzie je znaleźć. O, zajebiście. Kwiat, którego potrzebujesz, nosi nazwę pustelnik. Białomirt. Najlepiej rośnie na glebie nasączonej toksynami. O, możesz fajnie. Zerwać go bezpiecznie, wyłącznie w nocy. O, w nocy. Bo wtedy świecą mu się płatki. O. Ale nie wystarczy tak po prostu go zerwać. Co za przypadek. Tylko małe płatki mają właściwości lecznicze. Aha. Wystrzegaj się dużych. To śmiertelna trucizna. Zapamiętasz to? Nie, zapisz mi małe na kartce. Małe płatki leczą, duże trują. Dobrze. Będę pamiętał. Pożałujemy tego. Zobaczysz. Nie, Gerard, co coś jakiś burak się zrobił w tym świecie, Gerard. Rzuciłby Ardem gościu, zmiódłby wszystkich, typie. Dobra, czyli dobra. Ja już, Kacperku, widzę, co to jest, ale to już opowiemy w następnym odcinku, bo... Wiadomo. Co tam? Wiadomo. Szukam pewnego zioła. Nazywa się pustelnik. A tak. Kojarzę to. No. Wydaje mi się, że te kwiatki rosną przy kanale, na północ od All Saints Bridge. Tam bym szukała. To już coś. No i fajnie. No idziemy szukać kwiatków, ale to już w następnym odcinku. Teraz się z wami żegnamy. Kurde, ja uratuję Aitora. Przynajmniej spróbuję, bo mam nadzieję, że nie zabiję. Nie, ja same dobra, zamknij tą dupę. Siema, na razie. Ratujcie ludzi. Wszystkich.